Było trochę pytań odnośnie stresu, więc dzisiaj postaram się Wam powiedzieć, jak ten stres można zredukować. I teraz słuchajcie, nie da się tego stresu zredukować na 100%. To znaczy po prostu ten egzamin na prawo jazdy jest o tyle specyficzny, że nigdy na 100% dobrze nie jesteście do niego przygotowani. Bo teraz egzamin na prawo jazdy jest dokładnie takim samym egzaminem jak każdy inny egzamin. Czyli załóżmy, że macie zdać maturę, tak? No i teraz jeżeli Wy się dobrze przygotujecie do tej matury, siedzicie, faktycznie się przykładacie, no to ten stres na maturze jest mniejszy. On cały czas jest, ale jest mniejszy. Natomiast jeżeli totalnie nic nie zrobicie, jesteście słabo przygotowani, no to z automatu ten stres jest w większości przypadków większy. Więc tutaj też od razu chcę powiedzieć, bo czasem padały w komentarzach takie teksty, że tam 30 godzin, to jest 30 godzin, ja się nie nauczę jeździć, później się uczę jeździć. Słuchajcie, każde 30 godzin, tak naprawdę każdą godzinę da się wykorzystać lepiej lub gorzej. Więc jeżeli już macie coś robić, to ja jestem zwolennikiem tego, żeby te 30 godzin zrobić dobrze. To nie jest jakoś mega dużo, to jest jasne. Ale wierzcie mi, że większość osób po prostu w te 30 godzin na tyle ogarnie jeżdżenie, że będzie znać te postawy i pozwoli mu to zdać egzamin, po prostu pozwoli mu ten stres ograniczyć. O ile oczywiście kurs jest przeprowadzony w miarę dobrze, to ten stres na egzaminie będzie dużo mniejszy. Kolejna rzecz, jeżeli chodzi o stres, to jest taki może banał, ale generalnie wiadomo, że to jest nasza głowa i nasze podejście do tego, jak my podchodzimy po prostu do egzaminu. Bo teraz, słuchajcie, no taka życióweczka, nie? Można myśleć na dwa sposoby. Można myśleć albo negatywnie, albo można myśleć pozytywnie. No można jeszcze tam być gdzieś po środku, ale jak dla mnie osobiście, jeżeli ktoś jest po środku, to nie myśli pozytywnie, tak? Więc słuchajcie, co nam daje myślenie negatywne? No totalnie tak naprawdę nic, nie? No bo co nam daje? Po prostu myślimy negatywnie. Natomiast ja wychodzę z założenia, że lepiej jest myśleć pozytywnie i szukać generalnie pozytywów, bo słuchajcie, egzamin nie do końca zależy od Was, nie? To znaczy jakby to, że dobrze jeździcie, nie oznacza, że egzamin zdacie. To, że jeździcie słabo, nie oznacza, że ten egzamin oblejecie. Dlatego, że wiecie, macie dużo sytuacji, które nie zależą do końca od Was. Ktoś Wam wyjedzie, tak, i nie zauważycie, nie wiem, egzaminator powiedzmy chce Was oblać, to po prostu Was obleje, tak, no bo tak to działa, no jeżeli chce egzaminator Wam coś znaleźć, to Wam znajdzie. Więc nie do końca to, czy zdacie egzamin, zależy na 100% od Was. Więc trzeba się przejmować, no jakby trzeba sobie po prostu uświadomić, że to jest tylko jakiś tam egzamin, no, nie zdacie go, no i co, no jakby urwie Wam nogę, urwie Wam rękę, głowa Wam odpadnie, wybuchnie bomba, no słuchajcie, nic totalnie się nie dzieje, to jest tylko jakiś egzamin, nie zdałeś, okej, dobra, idziesz na kolejny termin, tak? Nie zdałeś, bo czegoś tam nie ogarnąłeś, bierzesz go dodatkowe godziny. Polecam to generalnie robić, jeżeli ktoś faktycznie czuje, że tych godzin potrzebuje, to weźcie sobie dodatkowe godziny, bo po co iść na egzamin, jak nie jesteś na tyle, nigdy nie będziesz na 100% pewny, nie? Ale jeżeli wiesz, że coś jest nie tak, to sobie dobierz godziny, bo nie wszystkim te 30 godzin generalnie wystarcza. Natomiast też tutaj na przykład była ostatnia taka pani i ona chodziła na egzaminy, ona zdała za piątym razem dopiero, ale ona chodziła na egzaminy od 30 godziny po to, żeby się do egzaminu przyzwyczaić. Czyli ona chodziła, wiedziała, że tam nie jest przygotowana, ale przynajmniej ogarniała sobie sytuację. Bardzo zadowolona wychodziła, nawet jak nie zdała, to ona mówi, dobra, tam jakby nie ma problemu, nie? Biorę następne godziny, jeżdżę cały czas i podchodzę do kolejnego egzaminu, zdała za piątym razem, super. Także słuchajcie, uświadomcie sobie, odpowiedzcie sobie na jedno zajebiście ważne pytanie. Co się stanie, jak nie zdacie egzaminu? Nic, po prostu nic. Idziesz na kolejny termin, potrzebujesz jazd dodatkowych, weź sobie jazdy dodatkowe, totalnie się tym nie przejmuj i wszystko będzie dobrze. Druga rzecz, która powoduje Wam zredukować stres, to jest to, o czym wspominałem już, czyli wyszkolenie. I teraz, dlaczego tak? Dlatego, że czasem tam też w komentarzach piszą, że instruktor powinien mnie przygotować do zdania egzaminu. Słuchajcie, to tak nie jest. Dlaczego tak nie jest? Dlatego, że egzaminator na egzaminie, on nie sprawdza, czy Wy potraficie zrobić łuk na pachołki. Czy Wy potraficie zaparkować na punkt. On sprawdza, czy ogarniacie jeżdżenie. Dlatego, że słuchajcie, no
Popatrzcie, załóżmy, że 100 osób jeździ po tej samej trasie egzaminacyjnej, tak? No bo my wiemy, tak, gdzie są trasy egzaminacyjne. Każdy, jeżeli robi kurs, to wie, po jakiejś tam egzamin jeździ po jakichś tam trasach, tak, określonych. I teraz na te 100 osób zdaje na przykład 40 ze 100. Chociaż wszystkie te 100 osób jeździły 30 godzin po tej samej trasie, nie? No to dlaczego zdaje tylko 40? Dlatego, że po prostu egzaminator szuka miejsc, w których się pomylicie. No taka jest prawda. I teraz im wy lepiej jesteście przygotowani po kursie, po tych 30 godzinach, im więcej robicie rzeczy sami, im więcej myślicie, robicie rzeczy na głowę, tym macie po prostu większe prawdopodobieństwo, że ten egzamin zdacie. Więc jeżeli nie pasuje wam coś w instruktorze, nie wiem, po prostu nie rozumiecie, co ten instruktor do was mówi, mało wam tłumaczy, to się da generalnie wyczuć, czy instruktor ogarnia, czy nie. Polecam zrobić taką opcję. Weźcie sobie 2 godziny u innego instruktora, 2 godziny u kolejnego, bo wtedy macie porównanie w tym, jak osoby szkolą, no i możecie stwierdzić, tak, czy jeden szkoli lepiej, czy drugi szkoli lepiej, wtedy możecie sobie wybrać. Czasem notabene też, co podkreślam, dobrze jest pójść do innego ośrodka, zobaczyć, jak w innej szkole was uczą, bo wtedy macie po prostu porównanie, wiecie, gdzie jest lepiej, a gdzie jest gorzej. A trzecią rzeczą, którą można zrobić, żeby sobie zredukować stres, to są tabletki ziołowe, które możecie kupić sobie w jakimś sklepie ze zdrową żywnością. Tam w tej tabletce oczywiście jakaś meliska, jakiś korzeń, czegoś tam i tak dalej, i tak dalej. Dlatego, że myślę, że jeżeli się stresujecie mocno, to wiecie, że po prostu macie skurczony żołądek zazwyczaj, tak? I macie takie odczucie fizyczne. A te ziołowe tabletki, one powodują, że po prostu ten żołądek wam się rozkurcza, tak? Czyli wtedy możecie się bardziej po prostu skoncentrować na tym, co robicie, bo nie koncentrujecie się na waszym organizmie, tylko nie polecam osobiście tych takich aptecznych rzeczy, nie? W sensie jakby chemicznych, dlatego że one zazwyczaj będą was usypiać. Poza tym ja osobiście nie jestem zwolennikiem brania leków w jakichś dużych ilościach, bo uważam, że to jest generalnie zdrowe. Także słuchajcie, kupcie sobie takie tabletki, to jest sprawdzony temat. Przetestujcie sobie ze 2 dni wcześniej przed egzaminem, jak te tabletki działają, czy was właśnie nie usypiają, bo też czasem tak może być. I naprawdę wtedy będzie troszkę lepiej, dlatego że po prostu nie będziecie czuli tego żołądka tak bardzo. Także dzięki z mojej strony to wszystko. Na koniec zachęcam do subskrypcji kanału. Zapraszam do naszego rzeszowskiego i mieleckiego skręcika na kursy. Życzę powodzenia na egzaminie. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to piszcie w komentarzach. Dzięki, trzymajcie się mocno. Siema!